Dzień dobry kochani. Tutaj Gosia, wjeżdżam na Majka, jak widzicie. Będzie moja Hot 16 Challenge. Hot 16 Challenge z nominacją Kamila Sielskiego, także zobaczmy, co z tego wyjdzie. Siema wszystkim, to ja Gola, wasza Gosia z Żyrardowa. Wjeżdżam tu z moją szesnastką, bo mnie Solski nominował. Mówi challenge, myślę spoko, stary, wiesz jak jest? W moim przypadku wyzwań nie odpuszcza się, to mnie jara, kręci i podnieca do tego stopnia, że chyba padła ci świeca. Niektórzy lubią wyścigi, nie wszyscy, no bo kochać motorsport to jest wybór osobisty, a ja właśnie na tą ścieżkę zdecydowałam się i już każdy na całym świecie wie i jeszcze wszystkim i wszędzie, no i po prostu zawsze M2 i Mini to moje bestie w klatce. Pandemia, tak! To jest choroba od tego wszystkiego, tak, pęka mi głowa, mamy teraz tę nieszczęsną kwarantannę, gdzie jeżdżę na rowerze i leżę we wannie. Trochę poupalam też na symulatorze, jak mam być szczera, szkoda, że nie na prawdziwym torze. G-O-L-A, czyli Gola, twoja córka chce być jak ona, chce się ścigać i chce wygrywać. Moja pierwsza nominacja leci do Iga, co śmiga. Z czterech nominacji mam jeszcze trzy. Pedro, kolejną dostajesz ty. Czekamy na twoje Hot 16 Challenge. I tak się zastanawiam, komu następną przydzielę, bo trójka to numer mój startowy i jest on dla mnie bardzo wyjątkowy. Z tego powodu nominację numer 3 dostaje Chris Rdes, tak, to ty. Ostatnia nominacja wchodzi w klimat rajdowy. Jest taki szybki gość i nie jest w tym świecie nowy, on Przygoński się nazywa i nie jest to żadna ksywa. Kuba już challenge'y robił kilka, więc taka szesnastka to będzie dla niego chwilka. Moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie jeszcze o wpłacie, link macie w opisie albo w komentarzu. A wy, drodzy nominowani, macie 72 godziny, także trzymam kciuki i do zobaczenia w kolejnym challenge'u.